Cześć, chciałbym przedstawić Wam nowe urządzenie Garmina. Jest to sonar Striker Cast. Jest to echosonda bezekranowa. Używamy ją łącząc się przez aplikację ze swoim smartfonem bądź tabletem. Czym one się różnią między sobą? Otóż jedna jest, to jest sam sonar, drugi to jest sonar z GPS-em. Po co nam GPS? No po to nam GPS, żebyśmy mogli po pierwsze rysować własne mapy, po drugie ściągać już istniejące mapy ze społeczności Quick Drawing i co też jest bardzo istotne, w momencie, jeżeli byśmy łowili z brzegu, wyrzucając ten nasz sonar do wody, jak go zgubimy, również możemy go znaleźć po GPS-ie. Tak naprawdę, według mnie, echosonda z GPS-em to jest to, ponieważ ja też łowię dużo z łódki, z pontonów, z kajaków, wszędzie tam, gdzie można popłynąć, czym można popłynąć, to pływam. To sprawdza się bardzo dobrze. Zobaczmy teraz, co tutaj mamy w środku. Przyznam się, że już pływałem z tą echosondą, z GPS-em, testowałem. Tej jeszcze nie. Zobaczmy zatem, co tu mamy. Rozpakowujemy. Proszę, samo urządzonko, fajnie zapakowane. Etui. To jest sznurek, którym będziemy mogli na przykład do łódki czy pontonu doczepić to urządzenie, żeby nie zgubić, żeby za nami pływało. I kabel do ładowania. Oraz instrukcja. Już mówię, niestety instrukcji nie ma w języku polskim, ale nie ma się co martwić. Na stronie Garminowej jest w pełni, można sobie ściągnąć PDF-a z polską instrukcją. Dobrze, pozwólcie teraz, że ponieważ tej siłą rzeczy nie ładowałem, bo jest zapakowana, wezmę tą, którą używałem wcześniej, tą schowamy i pokażę Wam, w jaki sposób można połączyć się z aplikacją, żeby nam zaczęła działać poprawnie echosonda. Zamykamy. Jest odwrotność unboxingu. Biorę tą echosondę. Teraz tak, echosondę, dokładnie to samo jak widzicie. Echosonda, sznurek. W jaki sposób ją ładujemy? Otóż bardzo prosto. Tutaj podłączamy przez zwykłe wejście USB, albo przez komputer, albo przez ładowarkę telefoniczną. Wszystko jedno, w każdym razie podładowujemy. W momencie, jeżeli zaczynamy to ładować, jest. W momencie, jeżeli zaczynamy ładować, zaczyna nam diodka z przodu migać na czerwono. Jak przestaje migać, znaczy, że mamy naładowane i można zacząć działać z urządzeniem. Tutaj mamy tą diodkę. Urządzenie jest naładowane. Teraz wchodzimy do sklepu Play. Wpisujemy nazwę urządzenia, żeby ściągnąć aplikację, czyli Striker Cast. Mamy aplikację, zainstaluj. Chwilę to potrwa, aż się nam zainstaluje. Dobrze, chwilkę czekamy. No, nawet szybko idzie, sprawnie. Jest, mamy zainstalowaną aplikację. Otwórz. Oczywiście trzeba zaakceptować warunki. Kontynuuj. Teraz tak, jak uruchamiamy to urządzenie? Najprościej właśnie, ono się automatycznie uruchamia w momencie, jeżeli wejdzie do wody. Więc w kubek z wodą, proszę. Już będzie włączona. Tutaj ona żąda, żeby aplikacja, żebym się zalogował. Ja już jestem zalogowany, ponieważ używam urządzeń Garmina. Natomiast to jest dosyć proste logowanie, bo wystarczy wpisać swój mail, potem wpisać hasło, powtórzyć to hasło. Już jesteśmy wtedy, stworzymy sobie tą, jeżeli nie jesteśmy wcześniej zalogowani, stworzymy sobie swoje konto. Ja mam, jestem zalogowany, więc po zalogowaniu, proszę, już jest aplikacja uruchomiona. Wychodzi od razu informacja. Ważne, żeby mieć włączony właśnie Bluetooth w telefonie, ponieważ to urządzenie łączy się przez Bluetooth z telefonem. Zresztą to właśnie wyróżnia to urządzenie Garmina od innych urządzeń tego typu. Łączymy się przez Bluetooth. Rozpocznij. Zezwalaj. Od razu odkrył, zobaczył nasze urządzenie. Tak, oczywiście. Już jesteśmy połączeni. Gotowe. Możemy korzystać z niego zarówno przez rysowanie map, jak i przez skanowanie wody. Także nic prostszego, jak widać,
Nie jest to straszne. Mam już echosondę na swoim telefonie. Zamiast ściągać olbrzymi sprzęt nad wodę, możemy to wziąć. Jest to naprawdę świetne rozwiązanie dla wędkarzy łowiących z brzegu, na fidery, czy karpiarzy, czy grunciarzy, czy spiningistów nad rzeką, żeby wypuścić sobie gdzieś, sprawdzić, czy te ukształtowanie dna, ryby gdzie się trzymają. Także godne polecenia, małe urządzonko. Jak widać, tak naprawdę wystarczy mieć naładowane urządzenie i telefon, możemy z tego korzystać. Jeszcze parę szczegółów powiem. To urządzenie w pełni tak naprawdę ładuje się w ciągu 1,5 godziny. Wystarcza to na 10 godzin normalnego użytkowania. Jeżeli chodzi o odległość, no to w zależności od urządzenia naszego smartfona, od Bluetootha, jaki mamy, ale nawet do 60 metrów możemy z tego korzystać. Głębokość 40 metrów, więc w zupełności nam to wystarczy na naszych wodach. No i to wszystko. Te wszystkie dane techniczne widzieliście dosyć prosto. Można się zalogować, nie stanowi to żadnego problemu. Resztę szczegółów omówię nad wodą. Do zobaczenia.